Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa do krainy plastyki. Powodem tego spotkania jest wystawa, jaka ma miejsce w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. No i gościem moim i Państwa artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Monciak. Mnie się Monciak kojarzy z Sopotem głównie i z tym deptakiem, na którym tysiące plażowiczów spaceruje na Monciaku. No ale dlaczego Monciak? To znaczy, jest to ksywka, którą wymyślili mi koledzy w czasach licealnych. Mhm. Z racji tego, że interesuję się koleją, był jakiś taki pociąg Monciak Krupówki. I o, podejrzewam, proszę, że może być taka geneza tej ksywki. Czyli od pociągu. Tak. Znaczy, podejrzewam, że takie mogą być jej korzenie. Powiedz mi, co powoduje, że... Albo nie. Musimy, proszę Państwa, trzymać się reguł. Czyli częstochowianin? Nie. A skąd? Pochodzę z Podkarpacia. Góral. No, w północnej części Podkarpacia, więc powiedzmy, że równina. Aha. A Częstochowa studiowałem tutaj. I zostałeś? Nie, teraz mieszkam w Warszawie, więc... Aha, takie kręte drogi. Jeździsz. Dokładnie, dużo się przemieszczam. Powiedz mi jedną rzecz. Na tej wystawie prezentuje się kilku artystów. Oni głównie wszyscy, również jak i ty, ukrywają się pod pseudonimami. Co powoduje, albo dlaczego jest tak, że nie chcą swoich imion, nazwisk ujawniać? Ciężko mówić mi za wszystkich, ale natomiast za siebie? Mogę o sobie powiedzieć, że jest to moja pierwsza wystawa. Mhm. I robię też zdjęcia, takie bardziej powiedzmy zajawkowe, nie traktuję tego jakoś bardzo profesjonalnie. I też robię je od jakiegoś czasu pod tą ksywką. Mhm. Więc tutaj jakby ten motyw kolejowy, który też przejawia się w moich zdjęciach, również jest ukazany. I doszedłem do wniosku, że będzie to takie po prostu spójne, że będzie to występowało pod ksywką. Mhm. A na co dzień, no bo rozumiem, że ta uprawianie sztuki to jest pewnego rodzaju hobby czy pasja. Dokładnie. A na co dzień mogę zapytać, czego masz chleb, co robisz? Znaczy tak, pracuję normalnie w firmie takiej międzynarodowej i też maluję murale, zdarza mi się. Oho, także... proszę. Znaczy to są reklamy, tak, takie wielkoformatowe, malowane ręcznie. Jak postrzegasz Częstochowę w ogóle? Jaki jest twój stosunek do tego miasta? Znaczy bardzo sentymentalny. Przeżyłem tutaj jakieś jedne z ciekawszych, wydaje mi się, lat mojego życia. Mhm. Poznałem też wspaniałych ludzi, którzy między innymi tutaj są z nami na wystawie. Więc bardzo ciepło wspominam zawsze Częstochowę. Mhm. Te wspomnienia są już takie coraz bardziej wyszczerbione, bym powiedział, jeśli chodzi o czas, no bo nie są już takie wyraźne jak kiedyś. Mieszkałem tutaj kilkanaście lat temu. Ale bardzo chętnie zawsze tutaj wracam i dobrze się czuję. A powiedz mi, Częstochowie studiowałeś? Tak, dokładnie. I co studiowałeś? Na IOD doradztwo zawodowe. Aha, no proszę. Tak. Czy w twoim życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, był ktoś, o kim chciałbyś wspomnieć? Taki, że no, wywarł jak gdyby bardzo duży wpływ na to, kim jesteś. Czy miałeś, czy spotkałeś na swojej drodze życiowej takiego? Tysiące ludzi, w sensie... No tak, no ale no to wiadomo, no to każdy spotyka, ale... Ale taki, których traktuję w miarę... Który zdajesz sobie sprawę, że ten człowiek zdecydowanie wpłynął na ciebie. To znaczy tak, jeśli chodzi o spotkanie osobiste, to na pewno będzie tutaj kolega ukrywający się pod pseudonimem Wybuch Wielki. Dużo też razem działamy, bardzo szanuję jego drogę, bardzo podobają mi się jego rzeczy. Również scena graffiti, powiedzmy, z lat 90. Nie tylko częstochowska, ale no, powiedzmy europejska. Taka bardziej oldschoolowa, nazwijmy to kolokwialnie. Także takie są jakby źródła moich inspiracji, tego jak teraz mogą wyglądać moje rzeczy też. To jest twój obraz, tak? Tak, dokładnie. Co jest w tych pociągach takiego, że poza tym, że można je pomalować i pojadą w świat, to...
Znaczy, no bo to jest, ja bardziej tutaj przedstawiam siebie jako miłośnika kolei. W sensie bardzo lubię podróżować pociągami. Co może zabrzmieć dziwnie dla wielu, ale ich kształty są dla mnie również atrakcyjne. Zwłaszcza jeśli chodzi o elektryczne zespoły trakcyjne, takie dość stare, gdzie wszystkie okna były wklęsłe, były stare siedzenia, nie wyglądał pociąg jak tramwaj. To taka kolej jest motorem napędowym, powiedzmy, do mojej twórczości. Pięknie. Tak. No ale to jest tak, że bo są ludzie, którzy siadają na przykład gdzieś na nasypie i obserwują pociągi. Kręci ich to, że to... Ja się zastanawiam, wiesz, oczywiście nie chciałbym tu specjalnej filozofii dorabiać, no ale w dzieciństwie miałeś kolejkę? Miałem, tatą kiedyś przywiózł z i czy to czasem, wiesz, nie jest tak, że... Znaczy, szczerze mówiąc, zastanawiałem się kiedyś nad tym, jakie jest to źródło i wydaje mi się, że w mojej miejscowości, z której pochodzę, jak byłem dzieciakiem, babcia często zabierała mnie na spacer na dworzec kolejowy, który był dość oddalony od centrum, czyli powiedzmy ten spacer był już swojego rodzaju misją. Szliśmy tam, a że to była jeszcze nie największa miejscowość, więc ruch kolejowy był nie za duży. Spotkanie tam pociągu, który jechał, było dość trudne. Nie analizując rozkładu oczywiście, tylko tak podczas takiego spontanicznego wyjścia. I wszystko to było takie dla mnie mistyczne, enigmatyczne, gdzie te pociągi jeżdżą, gdzie one stoją, jak one wyglądają, że wzbudzały moje ogromne zainteresowanie. No i jak widać, zostało to do dzisiaj. To jest tak, że na każdym obrazie jest pociąg? Z tych, co maluję, nie, ale na tych, które tutaj wiszą, jak tak sięgam pamięcią, to chyba tak. Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na komercjalizację sztuki? W sensie chodzi o sprzedawanie swoich rzeczy? Powiem może troszkę z mojej perspektywy, jak to wygląda. Jeżeli ja na przykład nie sprzedaję tych rzeczy, w sensie bardzo mało ich sprzedaję, ja też od niedawna maluję obrazy, od roku powiedzmy, to normalnie pracując na etacie, powiedzmy mam swoje obowiązki, jest bardzo niewiele czasu, by je malować. I no, jestem mocno ograniczony, jeśli chodzi o czas. Jednostka czasu mnie bardzo ogranicza. Wydaje mi się, że to jest oczywiście moja hipoteza, ale wydaje mi się, że gdybym miał troszkę więcej czasu, dużo więcej bym tworzył. A miałbym tego czasu więcej, gdybym na przykład te obrazy sprzedawał, miał więcej z nich dochodów. Więc no, nie mam nic przeciwko jakby tego rodzaju. Czyli no wiadomo, że inaczej ktoś powiedział, że sztuka jest bardzo wymagającą kochanką. I że albo się jej oddaje człowiek całkowicie i nawet decyduje się na klepanie biedy, ale no po prostu, że nie dzieli jej z nikim innym. Z drugiej strony żyjemy w takich czasach, że wiadomo, że te osoby, którym się tak de facto udaje żyć z malarstwa, to są to jednostki, to jest promil w ogóle jakiś totalny społeczeństwa. Domyślam się. No, a reszta niestety musi coś robić, żeby przeżyć, zapłacić prąd, gaz i tak dalej. Oczywiście. No i wtedy potrzebny jest kompromis, ale fajnie, że robisz, mimo tego, że pracujesz, to że ci się chce. To nie, mam ogromną... To jest budujące. Dobrze. Z zajawką. Wywiady nie mogą być zbyt długie. Czego życzyć na koniec? Czego życzyć? Więcej czasu. Więc A czy na przykład jest szansa, no bo wiem, że mieszkasz teraz w Warszawie, ale czy mógłbyś mi polecić kogoś z Częstochowy, z kim mógłbym porozmawiać na przykład? A z kim nie rozmawiałem? Okej, no to jeżeli już tu jesteśmy, nie jesteśmy tutaj pełnym składem, więc może brakującego kolegę. Tak? Kto to będzie? A to jest zagadka. Aha, to jest dobra, zagadka. To ja sobie pomyślę. Dokładnie. No więc tak, życzę ci zdrowia i dużo więcej czasu. Dzięki serdecznie. Proszę Państwa, gościem moim Państwa, no artysta, który uwielbia pociągi, zarówno oglądać, jak i jeździć, jak i również malować, ukrywający się pod pseudonimem Mąciak. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Możemy tam pomachać.